Ja już miałem za sobą 2 lata pracy, miałem za sobą też i dobrych 7 lat pracy w szkole, więc jakoś tam to doświadczenie ze szkoły, mówienia do grupy ludzi, mówienia do uczniów, tłumaczenia pewnych spraw wniosłem do telewizji. A po tym jak wygrałem konkurs na prezentera pogody, ktoś mi powiedział, że między innymi dostałem się do pracy w telewizji dzięki temu, że jestem osobowością. W telewizji publicznej czasami gdzieś tam byłem krępowany, bo kiedy chciałem rozpiąć krawat na wizji, byłem sprowadzany na ziemię, mówiono mi, że biceps sobie tego nie życzy, kiedy chciałem tam narytm jakieś też wpleść w swój program, też nie dane mi było, a w tym czasie, kiedy powstała telewizja komercyjna, zostało mi powiedziane, my chcemy, żeby te 3 minuty pogody były pewnego rodzaju show, a pan ma do tego predyspozycje. My potrzebujemy takich ludzi z pomysłami, takich ludzi, którzy są osobowościami, a jednocześnie takich, którzy wiedzą, co mówią i do których człowiek ma zaufanie. No i na tej zasadzie właśnie zaproponowano mi przejście z TVP do TVN-u. Zastanawiałem się 2 dni, ale wiem, że to był dobry krok na pewno. Wiele miłości mam do siatkówki. Chyba najbliżej mi rzeczywiście zawodowo do tego sportu, ale piła też ogromnie daje mi też dużo radości, ale chyba narty, jak trzeba się odpowiednio układać, kiedy człowiek widzi, że momentalnie jest to przełożenie, prawda? Odpowiednie ułożenie nart, ciężaru ciała, pochylenia odpowiedniego, kiedy one od razu reagują. Chyba jednak narty, no nie mówiąc o tych aspektach takich widokowych, panoramicznych, bo to też ma kolosalne znaczenie. Lubię grę defensywną i gram na prawej obronie. Bardzo fajnie jest grać u boku stoperów, którzy podpowiadają bardzo często, co trzeba zrobić, jak się przesunąć, w którym miejscu wyjść do przeciwnika, żeby tą akcję przeciwnika zamknąć albo żeby po prostu ją przerwać. No i bardzo fajne jest to w grze obrońcy, że kiedy się widzi tą otwartą przestrzeń tam gdzieś, a gra się toczy po lewej stronie, to się wbiega po prostu i się otwiera tą grę, jak ktoś, który z kolegów zobaczy jeszcze, prawda, dostanie się to drugie podanie, biegnie się na bramkę. Fajne. Przestrzeń, bieganie po prawej stronie. Chyba najlepsze miejsce na boisku. Najfajniejsze miejsce, takie, które przyniosło mi najwięcej satysfakcji, to był Manchester. Przed meczem Anglia-Polska. Sponsor zażyczył sobie moje osoby, żeby to przepowiadać pogodę dla kibiców, którzy mieli przyjechać. O tyle jeszcze moja radość była podbita, że mieszkaliśmy w hotelu, z którego okien widać było Old Trafford. Także radości miałem przez te 3 dni o tyle, albo nawet jeszcze więcej. To one muszą się odnajdywać w moim towarzystwie. To jest ich problem. Ja na pewno czuję się w mojej redakcji dobrze. Zakładałem tą redakcję, tworzyłem ją, tak więc mam tą świadomość, że chyba dobrze swoją pracę wykonałem, a chodzi o to, żeby pracownicy wszyscy TVN Meteo też czuli się dobrze.